Cześć, przygotowałem dzisiaj filmik o najtańszych polecanych SUV-ach, także bez zbędnego gadania zapraszam do moich propozycji. Propozycją, od której zaczniemy dzisiejsze zestawienie, jest Honda CR-V, zarówno pierwszej, jak i drugiej generacji. Zacznijmy od tej pierwszej, która produkowana była w drugiej połowie lat 90. i mimo ubiegu lat nadal stanowiła komy kąsek na rynku wtórnym. Na ten moment w internecie dostępnych jest kilkadziesiąt ogłoszeń CR-V 1, a ceny wahają się od 10 do 20 tysięcy złotych. Kwestii wyglądu nie będę tutaj zbytnio opowiadał, bo jaka jest Honda, każdy widzi. Powiem natomiast, że CR-V to solidne auto, którego głównym problemem są rdza i ogólny stopień wyeksploatowania, a nie błędy konstrukcyjne. Poszukajmy zatem zadbanego egzemplarza, to Honda oddzięczy nam się bezawaryjnością. Miejsca w środku jest w zupełności wystarczająco, plastiki są twarde, ale trwałe, czyli coś, czego byśmy oczekiwali od samochodu po latach, a bardzo dobry dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 128 koni nie lubi instalacji LPG, więc nie polecam. A teraz pora na Honda CR-V drugiej generacji i nie zdziwię się, jeżeli niektóre osoby zakończą na tym modelu swoje poszukiwania, bo jest to samochód bardzo udany i idealny dla osób szukających niedrogiego SUV-a. W odniesieniu do poprzednika, ogromnym plusem jest to, że omawiany obecnie model zachował tą sławną niezawodność, a ulepszono kilka dość istotnych kwestii, jak na przykład przestrzeń w środku, która jak na tamte czasy była największa w klasie, oraz ogólne bezpieczeństwo. Zarówno silnik benzynowy o mocy 150 koni, jak i 2,2 diesel o mocy 140 koni będą bardzo dobrymi wyborami. Drugi raz nie polecam łączenia Hondy z gazem, ponieważ te silniki sprawiają wtedy więcej problemów niż pożytku. A jeśli już muszę się do czegoś przyczepić, będzie to brak szóstego biegu w skrzyni biegów, na szczęście dla niektórych osób kwestia drugorzędna. Ceny sensownych i zadbanych CR-V-ek plasują się w okolicy 20-30 tysięcy złotych, a na ten moment w Polsce dostępnych jest około 100 egzemplarzy. Trzecią propozycją dla osób szukających niedrogiego SUV-a, a do tego dość dzielnego w terenie, jest Toyota RAV4 pierwszej generacji. Najczęściej dostępna obecnie w wersji krótkiej, prezentowanej przeze mnie na zdjęciach, Toyota RAV4 była produkowana pod koniec lat 90. i była swoistą konkurencją dla omawianej wcześniej Hondy CR-V1. RAV-ka posiada duże grono zwolenników, którzy doceniają jej ponadprzeciętną trwałość i nie przeszkadza im wyjątkowo ciasne wnętrze, a taką swoistą kompaktowość modelu uważają za zaletę. Silnik to znana i lubiana benzyna 2.0 o mocy 128 koni, która choć pali niemało, to odwdzięcza się trwałością i bezproblemowością obsługi. Na ten moment na terenie Polski znajdziemy około 50 ogłoszeń dotyczących tego modelu, a ceny to tak od parunastu do nawet początkowych 20 kilku tysięcy. Czwartą moją propozycją jest Toyota RAV4, tym razem drugiej generacji. W porównaniu do poprzedniczki jest to model już trochę bardziej skomplikowany, ale jeżeli patrzymy z perspektywy roku 2023, to taka Toyota i tak stanowi wzór niezawodności i trwałości oraz prostoty obsługi. W tej generacji poprawiono przestronność w kabinie, która jest teraz już dużo bardziej akceptowalna, oraz stety lub niestety zrezygnowano z dużej dzielności terenowej na rzecz lepszego prowadzenia się na asfalcie, co dla wielu osób będzie akurat zaletą. Polecam dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 150 koni, może nie pali on jakoś mało, ale jeżeli jest regularnie serwisowany, to odwdzięczy się bezproblemową i długą eksploatacją. Obecnie możemy przebierać w około 200 ogłoszeniach RAV-ek tej generacji, a ceny to przedział od 20 kilku do 30 paru tysięcy. Propozycja numer 5. Kia Sorento. Przyznam szczerze, że dość długo zastanawiałem się, co polecić osobom szukającym dużego, przestronnego SUV-a i zdecydowałem się właśnie na Kia Sorento. Jako nowe, te duże, skomplikowane i horrendalnie drogie samochody są właśnie swoistą wisienką na torcie u każdego producenta, a po latach znaczący spadek ich ceny wynika z wysokich kosztów utrzymania. Ale pewnie nie jesteście tutaj, aby słuchać moich ogólnych przemyśleń o rynku samochodów używanych, więc powiem krótko. Sorento jest jednym z najmniej problematycznych samochodów zaliczanych do dużych SUV-ów. W gamie Sorento zdarzały się nawet wersje 7-osobowe, model ten dysponuje sporym prześwitem i bez trudu wypatrzycie swój samochód na parkingu, ponieważ góruje on nad większością przeciętnych aut. Najpopularniejszym i zarazem bardzo optymalnym wyborem dla tego samochodu jest 2,5-litrowy CRDi, jest to turbo diesel o mocy 140 koni. Silnik z zasilaniem Common Rail i łańcuchem rozrządu, słabym elementem jest turbosprężarka, więc warto zobaczyć, czy samochód ma jakąś historię napraw, przynajmniej jedna rzecz będzie już za nami. Obecnie na portalach ogłoszeniowych znajdziemy około 70 Sorento wystawionych na sprzedaż, a ceny wahają się w okolicach 20 tysięcy. Kolejnym polecanym przeze mnie samochodem jest Suzuki Grand Vitara pierwszej generacji. Z zewnątrz Vitara może nie wygląda jakoś specjalnie nowocześnie, ale wciąż jest to wyjątkowo trwały samochód, a do tego dzielny w terenie. Wnętrze Vitary jest dość wąskie, proste, twardawe, ale jak na Japończyka przystało, wyjątkowo trwałe. To właśnie to nieskomplikowanie i taka przyjazność w codziennym użytkowaniu przysparza Vitarze zwolenników. Dwulitrowy benzynowy silnik o mocy 128 koni to bardzo dobre i wytrzymałe źródło napędu dla Vitary. Warto zwrócić uwagę, czy wymieniany był łańcuch rozrządu, ponieważ mimo tego, że to łańcuch, wymaga wymiany co około 150-200 tysięcy. I nie jest to tanie. Aktualnie do wyboru mamy ponad 100 sztuk tego modelu rozsianych po całej Polsce, a ceny wahają się od kilkunastu do nawet 30 paru tysięcy.
ale jeśli chcemy używać tego samochodu przez lata, to warto dopłacić za zadbany egzemplarz w dobrej kondycji blacharskiej. No i model, którego po prostu nie mogło zabraknąć w zestawieniu tanich SUV-ów, czyli Dacia Duster. Nie od dziś wiadomo, że na polskim rynku praktycznie nie da się znaleźć młodszego i tańszego SUV-a niż właśnie Dacia. Połączenie tych dwóch czynników rzutuje na niebywałą popularność Dustera, co dla przyszłego nabywcy jest wielkim plusem, ponieważ jest w czym wybierać. Wbrew pozorom budżetowa Dacia nie jest przesadnie awaryjna, a z naprawami poradzi sobie każdy warsztat. Nieduża masa własna oraz spory prześwit czynią z Dustera samochód dzielny na bezdrożach. Ale hola hola, zaraz ktoś mi zarzuci, że kreuję tutaj jakiś obraz niemalże ideału motoryzacji. Pozwólcie zatem, że troszkę ponarzekam. Niski poziom wyposażenia, marnej jakości twarde materiały, skrzypienie, kiepskie spasowanie, tragiczne w długich trasach fotele o krótkich siedziskach, niepewne prowadzenie przy wyższych prędkościach i tyle tak naprawdę. Dużo czy mało? Ocencie sami. Najtańsze silniki benzynowe 1.6 o mocy 102 lub 105 koni są dobre, trwałe i tanie w serwisowaniu. Tutaj warto polecić także diesla 1.5 DCI. Zapewnia najlepszą z wymienionych silników dynamikę, a jego naprawy, jak na diesla, mieszczą się w granicach rozsądku. Zainteresowani mogą przebierać w kilkuset ogłoszeniach, a pułap startowy to 20 tysięcy złotych. To jeszcze nie koniec. Teraz kilka propozycji, które jakoś nie trafiły na moją główną listę, ale jeżeli macie możliwość zakupu takiego samochodu w dobrym stanie, to są one jak najbardziej warte do rozważenia i powiem pokrótce dlaczego. Chodźcie. Kia Sportage 1. Bardzo dzielna w terenie, w Polsce tylko kilkanaście ogłoszeń, ceny około 10 tysięcy złotych. Kia Sportage 2. Ogólnie bardzo fajny samochód, dużo bardziej na asfalt niż w teren, wadą wyjątkowo mały bagażnik. Dostępność to ponad 300 ogłoszeń, a ceny od 20 do 30 tysięcy. Renault Koleos, czyli bliźniacza konstrukcja Nissana X-Trail, mniej popularna, a przez to wyraźnie tańsza. Dość świeże i bezpieczne auto z nieco kontrowersyjnym wyglądem. Dostępność to około 100 kilkudziesięciu ogłoszeń, a ceny pomiędzy 20 a 30 tysięcy złotych. I to już koniec mojego zestawienia. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.